Co w takim razie mogłabyś radzić kobietom, które są młodsze, zanim osiągną właśnie ten spokój? Jak powinny sobie radzić? Dzisiejsze czasy są, powiedziałabym, nieprzychylne, bo wzorce płynące z internetu, płynące z mediów społecznościowych są, powiedziałabym, kuriozalne. Ja dzisiaj mam doklejone rzęski, ale to jest tylko na użytek tej wieczorowej sytuacji. Nie wiem, co się stało z wszystkimi paniami, które sobie na co dzień jakby fundują. To jest kwestia, jakby o gustach się nie dyskutuje, ale jest pewne niebezpieczeństwo właśnie w takim uniformie, czyli w tym, że jesteśmy, że dziewczyny chcą wyglądać tak samo, myślą, że to jest kanon piękna. A dla mnie piękno to jest jakby radość, to jest to, co dziewczyny mają indywidualnego i w młodości się tego nie docenia. Ma się wszystko, ma się młodość, ma się świeżość, ma się piękno, ma się dobre skóry, ma się to coś, co zaraz przeminie za te 10-20 lat, a my tego kompletnie nie kochamy. Potem mamy 50 lat i nagle się robimy, żeby być takie młode, jak już nie jesteśmy. Coś zostało nam zaburzone, coś zostało absolutnie pomylone i teraz ja namawiam wszystkie kobiety młode, żeby ze wszech sił zaczęły siebie lubić i włożyły pracę w to, żeby dojść do takiej akceptacji samej siebie, bo ona jak przychodzi w wieku 50, 45 lat, to nie jest oczywiście nigdy za późno, ale może szkoda tych straconych lat, które nigdy już nie wrócą. Tu jest wielka prośba do kobiet, do matek, bo my możemy, ja mam dwie córki, my możemy naszym młodym, pięknym córkom, które mają, wchodzą w dorosłość, wchodzą w związki, mówić im, że są wyjątkowe, że są piękne, że są niepowtarzalne i nie wytykać właśnie. To jest najgenialniejsza aktorka komediowa. Proszę zapamiętać, Jolanta Fraszyńska. Kocham cię. To miałyśmy ustalone. Oczywiście, że Grażyna przyjdzie tu właśnie w trakcie mojego wywiadu i to powie. Dziękuję serdecznie, Grażyna. Więc wracając, mówmy naszym dzieciom, mówmy córkom i bądźmy, bo też jak matka jest silna, to będą silne córki. Ja życzę i pracuję nad tym, żeby właśnie tak było. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No i wytnijcie z tego jakąś jakiś mądry przekaz.